Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, szczególnie grupę 21, wszystkich moich przyjaciół, znajomych. Pozdrawiam też studentów z Moraska, których nie znam. Może kiedyś będzie mi dane poznać. Księdza Daniela pozdrawiam, księdza Szymona, kleryka Michała, wszystkich, którzy to oglądają i uczestniczą w tych antywirusowych rozważaniach. Dzisiaj będzie trochę o pierwszym czytaniu, warto je sobie odczytać. Dzisiaj chciałbym się skupić na tym ostatnim zdaniu. Tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, to znaczy synem pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przeniósł i złożył u stóp apostołów. Barnaba oznacza syn pocieszenia. Taki był Barnaba. Trochę o nim wiemy z dziejów apostolskich, nie dużo, ale trochę tam o nim jest. No właśnie, to był człowiek, który jako pierwszy sprzedał swoją ziemię i przyniósł pieniądze apostołom, żeby je rozdzielali. Ale jest jeszcze takie jedno wydarzenie, kiedy to święty Paweł, wcześniej no, Szaweł, który się nawracał, zmieniał już właśnie swoją wiarę, można powiedzieć, po tym doświadczeniu, kiedy zobaczył Jezusa, to apostołowie jeszcze mu tak nie wierzyli do końca. Mówią, ale no przecież on zabijał chrześcijan. Tutaj nie było z nim wcale tak dobrze, nie? I nie ufali mu za bardzo. Warto wiedzieć, że Barnaba był tym, który wszedł w relację z Szawłem, już z Pawłem wtedy, i dzięki właśnie tej relacji on go jakby przyprowadził do apostołów. Miał taką zacną rolę, niezwykłą, nie bał się podejść do Pawła, tej relacji z nim zawiązać i dzięki temu tak naprawdę mógł go wprowadzić bezpiecznie w to grono apostołów. I dzięki Barnabie oni uwierzyli, że Szaweł jest okej, nie? I chciałbym nam zostawić takie dwie myśli, że Barnaba był synem pocieszenia. Pierwsza sprawa. Może komuś to pocieszenie jest potrzebne dzisiaj. Nie wiem komu. Komuś w rodzinie, jakiemuś znajomemu. Może trzeba być kimś takim, kto go po prostu podniesie, można powiedzieć. Tak. Z radością powie, że no słuchaj, no trochę radości trzeba w tym czasie pandemii też mieć. Więc może, nie wiem, jakoś pogadać z nim też, czy posiedzieć z kimś, porozmawiać. To jest ważne naprawdę w tym czasie, bo są tacy ludzie, którzy bardzo ciężko znoszą ten czas i bardzo im trudno jest dzisiaj. Może się nadarzy taka okazja, że kogoś trzeba będzie pocieszyć. Dla kogoś trzeba będzie być Barnabą. Tak jak apostołowie widzieli właśnie w Barnabie kogoś takiego. Był synem pocieszenia. Wnosił w to wszystko swoją radość, jakąś taką, takie właśnie. No. I druga sprawa, związana właśnie z Barnabą. Może też dzisiaj trzeba kogoś podprowadzić do Jezusa. Tak jak Barnaba był tym, który podprowadził Szawła, świętego Pawła, do apostołów, przełamał, można powiedzieć, lody, tak samo może my mamy być kimś takim, komuś mamy pomóc właśnie w takim doświadczeniu. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.